Bardzo proszę o spokój. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 24. sesję Rady Gminy Zdrój oraz Kosz. Bardzo serdecznie witam pana wójta, całą radę, przepraszam, pana wójta, panią sekretarz, panie i panów sołtysów. Moją współpracownicę widzę. Stwierdzam kworum. 14 obecnych, 15 zarejestrowali, więc uważam, stwierdzam kworum i informuję, że wszelkie decyzje podejmowane przez państwa radnych będą miały moc prawną. Proszę państwa, nie wpłynęło do mnie żadne stwierdzenie odnośnie protokołu z poprzednich obrad. Sądzę, że państwo czytali. Jeśli ten protokół jest zgodny z państwa zdaniem, chcę go przegłosować. Przepraszam, ja bardzo proszę, kto jest za przyjęcie do tego głosu w sesji, proszę o podniesienie ręki. Informuję, iż Wysoka Rada jest głośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji. Bardzo proszę pana wójta o informację na temat działalności organu wykonawczego od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, na ostatnim sesji mówiliśmy o dowożeniu dzieci i wtedy była taka sytuacja, że zaistniała konieczność zakupu autobusu, ale ten problem się rozwiązał w trochę inny sposób, nie musimy już tego autobusu kupować, dowożenie prowadzić będzie firma, z której kierowcą jest pan, to dowożenie już trwa, więc pan po prostu odpuchnął ta autobus, gmina już nie musiała wchodzić w ten to kółko. Tak, lepiej niż nie może. Tak, to akurat dobrze zostało. Dobrze jest rozwiązane, ponieważ trzymanie autobusu, no wiadomo, że nie mamy takich fachowców, takiej wady, żeby samodzielnie robić reparację, a zlecenie firmy nie kosztuje. Następny punkt dotyczy ochrony zabytków i przyznanej nam dotacji 900 tysięcy na kościół, tak mówię, remont dachów, odnowienie ołtarzy, odnowienie ścian, 80 tysięcy na cmentarz unicki, odnowienie nagrobków. Ponadto na te kwoty mamy promesę wstępu, natomiast niedawno odbyło się ogłoszenie wyników tego drugiego naboru, gdzie myśmy składali wniosek o 300 tysięcy, głównie na organy, ale też na podłogę, częściowo na renowację zewnętrzną. I ten wniosek również uzyskał dofinansowanie. Jeszcze promesy wstępne nie mamy, ale na tej liście otrzymanych dotacji jesteśmy. Wczoraj odbyło się szkolenie w starostwie prowadzone przez przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku finansowanie i to głównie interesowało nas to, w jaki sposób przeprowadzić postępowanie zakupowe, bo parafii nie obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych. Ze szkolenia wynika, że parafia nie jest związana z ustawą, o czym wiedzieliśmy wcześniej, ale też nie musi stosować jakichś specjalnych kryteriów oceny. Czyli jest to uznaniowe, dla nas to jest akurat dobre, bo nie wchodzimy w skomplikowane procedury, ale pojawiło się taka zagadka, problem kwestii finansowych, bo nie można rozpocząć postępowania zakupowego. Parafia nie może, dopóki gmina nie podejmie uchwały o udzieleniu dotacji. Z tym, że zapłata za te usługi to będzie w przyszłym roku. Bo no wiadomo, w tym to już nie ma szans, żeby się wyrobić. A dotacje przyznaje się w roku budżetowym i trzeba ją rozliczyć do 31 grudnia. My dzisiaj takiej uchwały jeszcze nie podejmiemy, ale ja może w sprawach bieżących jeszcze raz ten problem poruszę i po prostu poproszę o przegłosowanie
kto jest za tym, żeby, to taka będzie jak uchwała intencyjna, kto jest za tym, żeby w przyszłym roku taką dotację udzielić, żeby była ta pewność, że można ogłosić postępowanie zakupowe. Trochę takie to jest wszystko. Znaczy nie, to nie jest palcem na wodzie pisane, to jest pewne, bo mamy promesę. Nie da się włączyć. Jeżeli zakończy się, znaczy mamy promesę wstępną, jeżeli zakończy się postępowanie zakupowe, czyli parafia wybierze wykonawców, wtedy my dostajemy promesę tą już ostateczną, czyli na piśmie gwarancję, że pieniądze będą. Wtedy parafia będzie już mogła podpisać umowę z wykonawcą, tak? Natomiast co do dotacji, to tutaj będzie to robione w ciągu roku, więc jedna transza dotacji. Jak będzie się już zbliżał moment wypłaty, zapłaty wykonawcy, gmina występuje do BGK o przelanie tych pieniędzy. Oni przelewają dwa razy w miesiącu, 15 i 25 każdego miesiąca. Wystąpić o dotację trzeba o 7 dni roboczych wcześniej. Także to by działało na tych zasadach. Jest szansa też, żeby w tym roku zrobić chodnik przy ulicy Batalionów Chłopskich. Jest już sporządzana umowa dotacyjna z Urzędem Marszałkowskim. My też to, znaczy Urząd Marszałkowski już taką umowę sporządził, my dzisiaj to podpiszemy i wtedy rejon dróg będzie mógł ogłaszać przetarg na wykonanie. Taką przeszkodą może być to, że nie znajdzie się firma wykonawcza, która to zrobi, bo firmy budowlane mają w tej chwili dużo pracy. Był już protokół odbioru wykonanego utwardzenia przy cmentarzu. Cała kwota inwestycji daje za problemy do 1252 000, czyli z tego województwo 126 tysięcy, gmina 84, parafia 42 tysiące. To jest za problemy, te kwoty są ciut niższe, ale za problemy to najlepiej obrazuje, jaki jest poziom finansowania. Gwarancja do 2030 roku. To ja miałbym powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Co? Dziękuję. A ja spytam, czy to nie miało być sprawą? Nie. Nie? Nie. Ja nie pamiętam. Miała dopłacić 50, ale to wynikało z kosztorysu. Kosztorys był na 300 tysięcy. Też 1/6 to 50, 1/3 to 100, a 1/2 to 150. Te proporcje zostały zachowane. 1/6, 1/3, 1/3. Nie wiem, tutaj klasie dzieci rozwiązują takie łamki, ale to nie daje jeden. Punktu czwartego przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Regionalnego w Warmii do orzekania sprawa z zakresu prawa pracy w kadencji 2024-2027. Ja proszę panią radną Mazurę o przedstawienie sprawozdania protokołu z zebrania. Protokół posiedzenia zespołu powołanego do zaopiniowania kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Białymstoku. W dniu 30 sierpnia bieżącego roku odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika powołanego uchwałą nr 33, bo mamy na 214 23 roku Rady Gminy z dnia 30 sierpnia bieżącego roku w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika w składzie: Barbara Mazurek, przewodnicząca, Barbara Segin, członek, Urszula Tomczak, członek, do Rady Gminy Rososz,
wpłynęło jedno zgłoszenie kandydata na ławę do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję na lata 2024-2027 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy pani Joanny Barbary Głowackiej. Zgłoszenia dokonał prezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Zespół po zapoznaniu się z rozdziałem ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku poświęcony ławnikom, jak również z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi Radą Gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławnika oraz wyboru oraz wzoru karty zgłoszenia ustalił, iż dokonane zgłoszenie kandydatki pani Joanny Barbary Głowackiej wpłynęło w terminie, to jest 19 czerwca 2023 roku i spełnia wszystkie warunki formalne wynikające z wyżej wymienionych przepisów. Wystosowane zostało pismo do komendanta wojewódzkiej policji w Lublinie w celu uzyskania stosownych informacji o kandydatce. W dniu 28 września bieżącego roku odbyło się drugie spotkanie zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika. Zapoznano się z odpowiedzią komendanta wojewódzkiej policji w Lublinie. Zespół postanawia pozytywnie zaopiniować powyższą kandydaturę i jednocześnie zarekomendować Radzie Gminy Rosłoż panią Joannę Głowacką zamieszkałą jako kandydatkę na ławnika do Sądu Rejonowego Białej Podlaskiej na kadencję 2024-2027 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Dziękuję bardzo. Proszę radnych, zanim przejdziemy do głosowania, musimy powołać komisję edukacyjną. Dlatego też według procedury ma być to głosowanie tajne. Proszę o zgłaszanie kandydata. Trzy osoby. Teraz będziemy głosować. Pani Demidowicz, następna kandydatura. Iwona Zan. Jeszcze jedna pani. Tomek Zielski już. I Tomek, tak? Tak. Proszę, jest człowiek. Czy Państwo wyrażają zgodę na komisję? Proszę wnieść nie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzenie wygłoszone. Zgodę. I nadmieniam tylko, że dzisiaj pełnia nastąpiła za chwilę 12 i może to wpływać na irytację, na wzmocnienie energii, ewentualnie senność, także to trzeba brać pod uwagę. Jak coś dzisiaj będzie głosować, nie tak, to będzie tłumaczenie. Nie, do góry i do dołu. Bardzo proszę o przerwę i opuszczę. Wracamy do siebie. Bardzo proszę przewodniczącą o odczytanie wyników głosowania. Na przykład ustawić. Protokół komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2024-2027 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w dniu 29.06.2023 roku. Komisja skrutacyjna w składzie Iwona Zan przewodniczący, Ucna Dymidowicz członek, Tomasz Zadziorski członek, stwierdza, że w obradach komisji, że w obradach sesji Rady Gminy Rosłoż uczestniczy 14 radnych. Kandydatem na ławnika do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2024-2027 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy jest pani Joanna Barbara Głowacka. Komisja stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania w głosowaniu brało udział 14 radnych, 13 głosów za, 1 głos na nie.
ławnikiem do Sądu Rejonowego Białej Podlaskiej na kadencję 2024-2027. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrana została pani Joanna Barbara Głowacka. Podpisy przewodniczących komisji. Dziękuję bardzo. Przeczytam teraz uchwałę dotyczącą tego wyboru. Uchwała Rady Gminy Rosław z dnia 29 września 2023 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego Białej Podlaskiej do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2024-2027 na podstawie artykułu 160 paragraf 1 ustęp dnia ustawy z dnia 27 2021 roku prawo o ustroju Sądu Powszechnych Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 212 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala co? Paragraf 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów 13 za, przy jednym nie, na ławnika Sądu Rejonowego Białej Podlaskiej do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 24-27 wybrana została Joanna Barbara Głowacka. Paragraf 2. Uchwałę powierza się wójtowi, wykonanie uchwały powierza się wójtowi z gminy Rosław. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa jest za przyjęciem przyznania uchwały, proszę o się ręka i przyciśnięcie przycisku. Stwierdzam, że Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę. Przechodzimy, proszę państwa, do zmian w budżecie gminy Rosu. Ze względu na brak środkowej, bardzo proszę pana wójta o przeanalizowanie finansowych wartości dotyczące zmiany zaproszeni na sesję pierwszym punktem jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej, bo tak chce Regionalna Izba Obrachunkowa. Ale może zacznę jednak od zmian uchwały budżetowej, bo te zmiany wieloletniej prognozy finansowej wynikają z tych zmian w budżecie, a nie odwrotnie. A zmiany są następujące. Najpierw dochody. Zostało 5050 zł na uzupełnienie rezerwy subwencji oświatowe. Wpływy za sprzedaż, za opłaty na zezwolenia na sprzedaż na pojazd alkoholowy są 2935,70 zł wyższe. Odsetki bankowe do 13000 zł. I tam jeszcze jest mowa o zmianie niektórych klasyfikacji budżetowych, to nie wpływa na wielkości kwotowe, więc suma zwiększeń dochodów to jest 21 015,70 zł. I zmniejszamy dotacje na zadania zlecone na wyposażenie szkół podręcznik 98 groszy. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki. Dotacja przedmiotowa na roku, kwota 8000 zł związana z zamontowaniem monitoringu. To będzie monitoring nie tylko na GOK, ale też na OSP i głównie też na plac zabaw, który powstanie za GOK-iem. Większa ilość kamer, tak już dosyć profesjonalnie. Tak też, żeby kamery widziały siebie nawzajem, bo podobno jak jednak jest kamera, to ktoś, kto niszczy, zaczyna od kamery, później nie widać, kto to niszczy. Tutaj tak się nie da, bo system będzie tak ustalony, żeby każda kamera była obserwowana co najmniej przez jedną inną kamerę. Kwota całej inwestycji to około 17 000 zł. Być może będzie to taniej, ale na zebraniu w kraju Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rozorzywa mieszkańcy przyznali też na to samo zadanie kwotę 10 000 zł. Opłata, o której wcześniej mówiłem, dotycząca zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w takiej samej wysokości będzie przeznaczona na wydatki dotyczące zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi. Z
zmniejsza się środki przeznaczone na pobyt w domu pomocy społecznej i równocześnie zwiększa środki na ożywianie o kwotę 1200 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych i majątkowych zmniejszenie o 63 tysiące kwoty przeznaczonej na ostatniej sesji na zakup autobusu. Tego już nie będzie. Też tutaj są przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 21 015 15,70 zł, czyli tak samo jak dochody. I tutaj mówiłem wcześniej o tej dotacji, więc skoro wpłynęła dotacja, to wydatki na zakup pomocy dydaktycznej będą taką samą kwotę 237,98 zł mniejsze. Te zmiany wpływają też na zmianę wieloletniej prognozy finansowej i jest tutaj opis, jak poszczególne te główne kwoty się zmieniają. Macie Państwo, jak się zmieniały dochody z budżetu gminy. Było 22 573 58 zł. Jest 22 624 zł 95 groszy. 950 zł 73 grosze. Dochody bieżące też się zmieniają. Dochody majątkowe tutaj akurat się nie zmieniają, natomiast wydatki budżetu zmieniają się o niewielką kwotę, bieżące też się zmieniają o niewielką kwotę, natomiast wydatki majątkowe, tutaj jest błąd, bo było 12 milionów z następnymi cyframi, jest nie 2 miliony, tylko 12 milionów. Ta różnica akurat przy wydatkach majątkowych, które zostały wyjęte z zakupu autobusu. Także sytuacja w tym momencie jest dobra, jeżeli chodzi o stosunek na taki najważniejszy w budżecie wskaźnik, różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących. Dochody bieżące mamy 11 891 639 złotych 99 groszy, natomiast wydatki około milion mniejsze, 10 849 złotych. Złotych 223 grosze, 223 złotych 55 groszy. Ta kwota, to, że mamy taką kwotę, wynika głównie z tego, że otrzymaliśmy 1,5 miliona złotych wyrównania subwencji, nie subwencji, tylko udziałów gmin w podatku od dochodów osób fizycznych. Część z tego podatku, około 67%, wpływa do gmin, ale ponieważ Państwo zmniejszyło podatki, zmniejszyło stawki podatkowe, więc dochody bezpośrednie gminy z tego zmalały, natomiast Państwo to wyrównuje w naszej gminie z nawiązką, bo te dochody w całości to nigdy nie przekraczały miliona, my tutaj dostaliśmy w fundacji 1,5 miliona, więc to akurat w wypadku małej gminy jest korzystne. Tutaj jest też mowa o deficycie budżetowym, który wynosi ponad 726 tysięcy złotych, ale on wynika z tego, że wydatki majątkowe są wyższe niż dochody majątkowe, bo wydatki majątkowe to 12,5 miliona, natomiast dochody majątkowe 10 milionów 733 tysiące. Ale pokrycie tego deficytu jest z lokaty z lat ubiegły w wysokości 661 700 zł i pozostały deficyty pokryty środkami, które są na koncie gminy. Chodzi o te dwie uchwały. Uchwała Rady w sprawie zmian wieloletnich prognoz finansowych. Na podstawie artykułu 228
na podstawie artykułu 228, artykułu 236 i artykułu 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych i inwestycjach w 1270 uznanego oraz artykuł 14 ustawy 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dziennik ustawy 2063 roku był 136 zmianami, jak my proszę uchwalać następnie. Paragraf 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2027 obejmującą prognozę kwoty i długu stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały. Drugi punkt. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku numer 2 do uchwały. Numer 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się odniesienia przyjętych wartości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały odbywa się w Wójtowie Gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest z Państwa za przyjęciem tej przeczytanej przede mnie przez chwilę uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie przycisku na dowiecie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż Wysoka Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę. Przechodzę do uchwały zmian budżetowych. Otóż w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 literę B litera I oraz punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. To jest dziennik ustaw 2023 Dziennik ustaw 2023, prowizja 133 zmianami. Rada Gminy proszę uchwalać następnie. Na podstawie wszelkich przepisów finansowych, jak też obowiązujących dzienników ustaw. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy określone w załączniku nr 4 otrzymuje brzmienie. Jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 7, punkt 1 otrzymuje brzmienie. Wydatki na zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 5 do uchwały otrzymują brzmienie. Jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf 3, wykonanie uchwały w budżetowi gminy. Paragraf 4, uchwała wchodzi w życie. Bardzo proszę, przykładam tą uchwałę Państwa do głosowania. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Przycięcie na tablecie. Dziękuję bardzo. Wysoka Rada przyjęła jednogłośnie. Państwo zapraszam do interpelacji i zapytań następnym. Państwa bardzo proszę ewentualnie wnioski. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę pan. Ja mam dwie sprawy. Jedna sprawa, doszły mi słuchy, znaczy ludzie przychodzą do mnie i się pytają, jak to jest z tym wjazdem na bazar w Rososzu. Że jest ułożona kostka i do ludzi doszły takie słuchy, że ponoć gmina dołożyła do tej kostki 10 tysięcy. I jeszcze dodatkowo, dlaczego jeżeli jest wjazd zrobiony na bazar, to dlaczego stoi znak 3,5 tony? Że w razie czego, jeżeli ktoś by chciał przyjechać na bazar większym samochodem, to nie może wjechać. Ale to jeszcze dołóż do tego końca. No, to chodzi o wjazd. O wjazd chodzi. Bo wjazd jest z i bazaru. No, to żeby było jasne, żeby to właśnie o to chodzi. Żeby nie spadł. Dlatego jest.
No, ale jeżeli ktoś by nawet chciał na bazar przyjechać, wie, czy sam płatny, to też nie wiecie. Będzie miało jakąś... To nie może wjechać. No. A druga sprawa, jest taka, że panie wójcie, czy nie dałoby się, nie wiem, czy jakiegoś progu zwalniającego koło przejścia, koło szkoły postawić, czy coś zrobić, bo no dzieci wychodzą ze szkoły, a niektórzy, po prostu niektóre samochody jadą, nie patrzą na ograniczenie prędkości, tylko suną i to naprawdę szybko. Że w końcu po prostu może być jakieś nieszczęście. Masz rację. I czy by nie dało się po prostu jakiegoś progu zrobić? Proszę pan sądzić. Z tego co pamiętam, jak była robiona ta droga, tam miało być zrobione dwa progi. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony. Nie zostały one zrobione. I tyle. Dobrze. Kto z państwa jeszcze ma pytanie? Proszę. Dziękuję panu burmistrzowi. Jeżeli chodzi o te 10 tysięcy, no to ta sprawa była dyskutowana na sesji. Podjęto taką uchwałę, dołożono 10 tysięcy z budżetu gminy do tego. Ja tu bardziej przejazdu. Zostawiono tą część, która jest w pasie drogi wojewódzkiej. Prawdopodobnie w przyszłym roku rejon wojewódzki to jeszcze uzupełni, żeby to już tak wyglądało dobrze. Natomiast no, do mnie też docierały słuchy, że po co gmina tam inwestuje. No, inwestuje tam, gdzie mamy to w budżecie, skoro zostało przegłosowane. I myślę, że to nie jest to taka duża kwota, jeżeli robimy 375 metrów drogi za 500 tysięcy i jest tam przy tej drodze 10 mieszkańców, to na jednego dokładam 50 tysięcy, 10 tysięcy. Nawet jeżeli to jest do jednego mieszkania, to nie jest tak dużo. Ewentualnie, jeżeli jest taki wniosek, można ten znak ograniczający tonaż zabrać. Chociaż on nie stoi na początku, także jak ktoś chce przez wjazd jechać, to wjedzie. Ale to tutaj, jeżeli... To komu ten znak stoi? Jak on stoi dalej, to komu? No, może jeszcze jedną rzecz, może nie wszyscy pamiętają. Jeżeli chodzi o ten pas wjazdowy 6-metrowy, to gmina Rosoż kiedyś ustanowiła służebność przejazdu i pan za tą służebność zapłaci. To było uregulowane i on ma prawo przejazdu, więc to tak jakby była inwestycja wspólna. Czy nie wiem jaki to ma jeszcze jakiś głębszy podtekst i o co w tym wszystkim chodzi, ale skoro... Jeden płacił, drugi płacił, dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o progi zwalniające na ulicy Topolowej, to po wybudowaniu byśmy... Po Lubelskiej. Także jest to przejście przystanku. To raczej szło to dość pokatowa. Podejrzewam, że Szczepowna się nie zbawiła. Ja spać nie mogę. A policja to mało tu. Raczej na drogach powiatowych, na wojewódzkich na pewno nie stawiamy drogi zwalniających. Chyba na powiatowskie się przyjadać. Na powiatowe, trzeba mi powiedzieć, jak powiat na to zareaguje. Ale żeby o nim postarać. Zgłosić to trzeba by też jakoś przegłosować, bo ja zgłoszę, a ktoś za chwilę powie, że to jest niepotrzebne hamowanie ruchu. Tam jest szkoła, tam dzieci chodzą, tam trzeba. Tak, jakby każdemu tym, którzy jeżdżą przez
przepisowo. No bo jeżeli ktoś jedzie przepisowo, to jemu ten dług się nie spodoba. Jeżeli nie przepisowo, to przepisowo. A to raz przyjedzie szybka policja, jak będzie lepiej. To sobie jest ograniczenie rozszerzenia. To jest prosta. Proszę Państwa, to jest zadanie, żeby rozpocząć procedurę właśnie tym przepisową zgodnie z pobudowaniem tego przejazdu. Ja. Bardzo proszę, to jest zadanie. Tego problemu nie jest. Jest też. Też. Nie możemy. Nawet swoje dzieci już wygrają. A jakie ważne były procedury? A pytanie brzmi w ten sposób. Czy jesteście Państwo zgodni, żeby w przyszłorocznym budżecie ująć kwotę dotacji dla parafii w wysokości 980 tysięcy złotych, żeby to przegłosowanie, tak jakby pozwoli, rozpocząć procedurę wyboru dodawcy. Oczywiście ta dotacja będzie udzielona tylko wtedy, kiedy dostaniemy promesę, czyli już taką ostateczną gwarancję na uzyskanie tej dotacji, ale jest tak, że nie można rozpocząć postępowania zakupowego, jeżeli nie są pewne pieniądze, bo gmina ma na razie promesę wstępną i jednym z elementów, które trzeba wypełnić, żeby dostać promesę ostateczną, jest zwolnienie wykonawcy, przeprowadzenie postępowania zakupowego. Dopiero później występujemy o promesę ostateczną. Jak mamy tą promesę ostateczną, to parafia dopiero podpisuje umowę z wykonawcą. Więc i my jesteśmy pewni, że będziemy mieli pieniądze, bo mamy promesę i parafia będzie pewna, że zapłacimy wykonawcy, którego ona wybrała. Więc jeżeli można, to... Ja mam pytanie. Ile w związku z tym na tym zyska gmina? 980 tysięcy. To parafia. No, gmina. Raczej do tej parafii jest poza gminy, nie należy chyba. No ale no, to parafia zarobi, a gmina co na tym zarobi? A ty na tacę nie dajesz. Nie pani do kościoła? Nie ma. To wam 10 złotych, to nie ma. Dostaniemy, jeżeli wypełnimy wszystkie warunki, a jednym z warunków jest przeprowadzenie postępowania zakupowego. A postępowania zakupowego nie można przeprowadzić, jeżeli nie ma zgody rady. Nie ma zgody rady. Żeby nie było takiego zaszczepienia, parafia przeprowadzi postępowanie zakupowe. Wykonawca wyłoniony, a tu rada nagle powie, nie wchodzimy w to. To też chodzi o to, żeby w takiej sytuacji nie zarabia na niczym. Te prace konserwatorskie, szczególnie dotyczące odnowienia ołtarzy, to nie jest tak, że zrobi to dowolny fachowiec, jest mało. Dużo gmin, dużo parafii otrzymało taką dotację, więc wiadomo, że na rynku w
będzie tak, że ci konserwatorzy będą rozpytywali. Ja się boję tego, że jeżeli długo będziemy zwlekać, to albo nie znajdziemy konserwatora, albo znajdziemy, ale tych pieniędzy już naszych będzie za mało. Bo to jeszcze rozmawiamy o czynniku pracy. To się udaje jak wszyscy. To prawda, taka wstępna umowa z konserwatorem jest, no, ale to była taka umowa w momencie, kiedy jeszcze nie było wiadomo, czy w ogóle dostaniemy dotację. Bardzo proszę Państwa Radnych o przegłosowanie tej kwestii, bo ona jest ważna w postępowaniu dalszym. Jeśli jej nie będziemy mieli zakończone, to proszę nas pieniędzy, a jak ją trzymamy w pomysłu, udzielimy tego. Czyli jeśli tak, to na 100% dostaniemy. Jeżeli zakończymy postępowanie zakupowe, bo może być taka sytuacja, że się nie znajdzie wykonawcy. Może być. To wtedy nie dostaniemy promesy ostatecznej. Na poszukiwanie wykonawcy mamy 12 miesięcy, licząc od 13 lub 14 lipca. Czyli już jesteśmy po terminie. Jesteśmy już po terminie. Dlatego, że nie były znane znane zasady udzielania zamówienia przez parafię. Tam tylko dwa słowa używane, transparentność i konkurencyjność. Ostatecznie wyszło, że tą transparentność i konkurencyjność załatwi ogłoszenie na naszej stronie internetowej dotyczące poszukiwania wykonawców. Natomiast kryteria wyboru wykonawców są zależne od parafii. Parafia nie jest związana ani ceną, ani innymi zapisami, które są w prawie zamówień publicznych. O ile wiem, ksiądz już poszukiwał wcześniej takiego wykonawcy i go odnalazł. Jeżeli chodzi o odnowę ołtarza, to ten wykonawca... No bo on coś tam robi, to można określać, co on potrafi, to tylko wtedy, kiedy się zobaczy, co on potrafi. Także tak, proszę Państwa, przedstawiam głosowanie, to jest za udostępnieniem właśnie tej decyzji ze względu na postępowanie procedowania. Kto jest za, proszę o podniesienie. Panie wójcie, czy jakieś nowości w sprawie mostu przełaście? Rozpoczęcie w październiku. W październiku tego. Nie mogę tak. Rozwalenie w pierwszej kolejności. Już prawie w zasadzie zamówiliśmy materiał na remont, ale okazało się zamówienie. Tak, wewnętrznego harmonogramu pracy firmy. Panie
pojadą, że to się wszystkie dokumenty pozwalające na budowę. Po prostu firma nabrała tyle decyzji, że nie mogła robić. Tak, proszę bardzo. Jeszcze mam pytanie odnośnie tego autobusu szkolnego. Czy to prawda, że tylko jeden autobus dzieci wozi do szkoły? Tak. I to tak już będzie cały czas? Tak. Czy jest pan przewidział jakiś dodatkowy? Tak będzie. Z tego względu, że jak otrzymaliśmy informację, że pan kończy dowożenie dzieci, rozmawiałem z tym, że on nie chciał się tego podjąć, żeby u nas dowozić dzieci z jednego względu. Brak kierowcy. Dopiero taka sytuacja, że no tak we trójkę porozmawialiśmy i pan kończył się z kierowcą, sprzedać swoje autobusy i jeździć u jeździć teraz u No pewnie, no nie mamy konsultacji. Pani dyrektor nie zgłaszała jakichś potrzeb finansowych. Aha, no bo przedtem były problemy, że nie można dzieci się bawić i tak dalej. To miało skorane, żeby galerię to zakładać. Nie było numerowane, żeby niestety nic nie słyszy na ten temat. I w ogóle ich nie widać, tych pasów. I dzieci przychodzą od ich przechodzą przez szos do autobusu, bo zatrzymuje się na przystanku, a już tych pasów nie ma w ogóle. Ale jest znak, nie ma, że jest przejście dla pieszych, proszę pana. Gdzie? No znak jest, ale jakby pasy, jakby pasy, żeby tutaj by się zaszkodziło. Gdzie? Ale to jest, wiesz, gminna droga, tak? I mam nadzieję, że on już niedługo będzie zrobiony. Ale tak, jeszcze być może trochę za wcześnie wnioskuję, ale w momencie, gdy będziemy przygotowywali plan na rok następny, a co prawda już niedługo, żeby ująć ścieżkę rowerową na tym odcinku. Z tego co wiem, na Facebooku jest taka informacja, że część społeczeństwa gdyby domaga się tej środki ścieżki rowerowej od Wiśnic aż do Białej Podlasów. I tak do wójta mam takie zapytanie, czy byłaby możliwość konsultacji z wójtami gminy Łomazy, Wiśnice, no i oczywiście z wójtem, żeby wystąpić do zarządu dróg wojewódzkich i taką, o taką ścieżkę jak gdyby, żeby jakieś środki finansowe Urząd Marszałkowski zabezpieczył. Ja wiem, że to nie jest zadanie na dzisiaj, ale tak perspektywicznie można by było to zadbać. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to myśmy tam... Jest taka szansa z tym, że to bardziej dotyczy ścieżek prowadzących nie w pasie drogi wojewódzkiej, tylko trochę innymi terenami. I to bardziej turystycznie niż przejazd mieszkańców, załóżmy gdzieś tam do sklepu czy do szkoły. I jeżeli coś z tego wyjdzie, będzie finansowanie wewnętrzne, to tak. Natomiast na zasadzie wspólnych inwestycji z województwem, no to może być trochę ciężko, bo ten chodnik, który będzie robiony na batalionu chłopski, kosztorys jest 300 tysięcy. Może przetarg wyjdzie trochę taniej, a może niekoniecznie.
to, co było przy cmentarzu, kosztowało już 300 tysięcy, wyszło 252. Z tym, że ścieżki rowerowe już muszą być asfaltowe, tak jest, że chodniki już też się nie nazywają chodniki, tylko drogi dla pieszych. Już nie mogą mieć 1,50 m, tylko muszą mieć 1,80 m szerokości. Więc teraz tak obliczając koszty chodnika, to 1 000 000 za kilometr, koszt ścieżki rowerowej, podejrzewam, że 1,5 albo 2. Koszt drogi już takiej wybudowanej od podstaw, 3 000 000 za kilometr, więc te ceny rosną. A co będzie w przyszłorocznym budżecie, to my jeszcze nie wiemy. Bo jak dostaniemy informacje o subwencjach oświatowej, ogólnej, to wtedy będzie już można w jakiś sposób to wszystko bilansować. Czy z tego wyjdzie jakaś nadwyżka operacyjna, czy nie, to ja na dzisiaj nie wiem. Chociaż jest jedna szansa na pozyskanie pieniędzy takich bez wkładu własnego, a mianowicie w najbliższych wyborach też będzie liczyła się frekwencja i ta gmina z powiatu, która będzie miała najlepszą frekwencję, może dostać do 1 000 000 złotych na remont remisji. Więc proszę wszystkich zagłosować, zachęcać do głosowania, nie wnikając już na koło, ale zajmie się sam koniec. Ale liczy się frekwencja. Jeszcze ja mam jedno. Jeszcze mam takie coś. Bo tam za cmentarzem, na tych jamach, tam różne się atrakcje odbywają, ale tam dobrze by było jakiś zrobić tam ład i skład na tych jamach, żeby to jakąś, nie wiem, plażę trochę tam może to, tą wodę trochę oczyścić czy coś tam, czy trochę to jakoś zrównać te góry, żeby tam po prostu jakoś to estetycznie to wyglądało. Nie bardzo. Ja usłyszałem wręcz odwrotną opinię. Właśnie. Ja chyba. Zasypać? Nie. O kształtowanie terenu. Kiedyś tutaj na terenie rosną były zawody łucznicze. W łucznictwie tradycyjnym. I zjechali się łucznicy z całej Polski. Między innymi taki pan, który był chyba wicemistrzem Polski, prowadzi swoją szkółkę łuczniczą pod Wrocławiem. I tam były między innymi jeden z zawodów na tych jamach organizowane. Strzał z różnych pozycji, z dołu do góry, z góry do dołu, nad wodą, w lasku. 20 takich tarp ustawili tam po kolei, sprzedali. I ten pan z Wrocławia mówi, że gdyby on tu był bliżej, to on by się starał, żeby to kupić, bo tu jest i pięknie, i fajnie, i że jest super. Każde wyrównanie terenu powoduje, że to jest nowy plac, a to gdzie jest gdzieś tam trochę wody, trochę gorzki, trochę gałka, to akurat się ludziom podoba, ale to są sprawy dotyczące estetyki, z którymi żeby dyskutować, bo jednemu się bardziej podoba, nie coś innego. To te górki nie zostaną, to może te, co tej wody tam trochę jest, żeby to jakoś trochę tam do porządku doprowadzić, bo tam różne śmieci pływają. Żeby tam można było gdzieś mi pojechać, żeby tam mogły się pokąpać, żeby nie jechać gdzieś tam nikomu w tej wodzie, bo ja na pewno. Ale to żeby te dzieci nie wrzucały śmieci. Żeby proszę panią wrzucały. Po ostatnim zebraniu sołeckim rolnicy ze wsi Bordziłówka i przejeżdżający przez wieś Bordziłówka skarżą się, że są pokolone drzewa na szos. Tak, i niszczą im maszyny, ciuki spadają, siano i proszę, żeby to jakoś ogarnąć. To powiatowa droga. Ale naprawdę zwróciłam na to uwagę i jest ten problem, jest. Przez nie całą drogę. Przez całą drogę. Czy ktoś jeszcze na jeżeli nie, proszę Państwa, zamykam 44. sesję Rady Gminy. Życzę przyjemnego weekendu, zdrowia, dobrych myśli i wszystkiego co najlepsze. Dziękuję. Dziękuję.